22 lipca Łabecanki świętowały aż dwa okrągłe jubileusze: 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich i 30-lecie istnienia zespołu folklorystycznego. Z tej okazji Łabecanki dały wspaniały popis swoich umiejętności wokalnych i muzycznych, a jubileusz oświetliła rodzinna kapela Korbanów. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od mszy świętej w kościele w Morawicy, skąd zaproszeni goście przenieśli się na część oficjalną do Łabędziowa, gdzie panie przypomniały historię powstania Koła Gospodyń Wiejskich i zespołu Łabecanki. Dzisiaj mamy jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich i 30-lecia zespołu śpiewaczego Łabecanki. Zespół powstał w 1968 roku. Panie uprawiały paletka warzywne, które z tych warzywek korzystały, gotowały, robiły sałatki, uczyły się gotować, uczyły się kroju szycia, chowały kurczęta, chowały gęsi. Te wszystkie spotkania odbywały się u pani Genowefny Kamizeli i u Marii Kruk w Łabędziowie. W 1990 roku na zebraniu utworzono zespół Łabecanki pod przewodnictwem Krystyny Krąż. Trwał do 2000 roku. W 2000 roku zespół zawiesił działalność. Ponownie powstał do życia zespół folklorystyczny w 2005 roku pod nazwą Łabecanki, pod przewodnictwem Reginy Wójcik. Zespół w swojej działalności zajął się folklorem naszych mam, babć i prababć, ubiorem, śpiewem i przyrządzaniem starodawnych potraw. Zespół nasz występuje na różnych uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Bierze czynny udział w konkursach w Korczynie, Busku Zdroju, Chmielniku, Tokarni, a także w Bukowinie Taczańskiej. Na targach w Kielcach występujemy w konkursach, pieśniach religijnych, w Nowinach, Pińczowie i Daleszycach. Bierzemy udział w konkursach na najsmaczniejsze potrawy. Bawimy gości na różnych występach, ogniskach, piknikach. Organizowaliśmy jasełka w Łabędziowie. Jednym słowem, jesteśmy tam, gdzie nas chcą. Zespół swymi występami uświetnia wiele gminnych wydarzeń kulturalnych, a morawicką ziemię sławi także podczas licznych konkursów w całym kraju. Chętnie włącza się również w przygotowywanie przepysznych potraw regionalnych podczas degustacji kulinarnych. Za to zaangażowanie w życie kulturalne miasta i gminy Morawice oraz krzewienie tradycji ludowych jako pierwsze podziękowania i gratulacje złożył na ręce pań burmistrz Marian Buras. Powiem szczerze, że jestem pełen podziwu, dlatego że Łabecanki mają taki swój niepowtarzalny styl. On jest troszkę inny niż tych zespołów innych. Zresztą każdy zespół ma, ale Łabecanki szczególnie mają swój taki styl. Jestem im głęboko wdzięczny za to właśnie, że starają się. Ten zespół miał różne momenty. Były okresy, kiedy przestał występować, ale teraz znów występuje. I myślę, że ten jubileusz, który teraz jest 30 lat istnienia zespołu, 50 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich, sprawi, że oni jak gdyby z powrotem nabiorą sił, zapała, umocnią się i myślę, że również będą się cieszyć wsparciem samych mieszkańców Łabędziowa, bo jednak posiadanie zespołu we wsi to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że często ten zespół jest taką znakomitą promocją, znakomitą wizytówką danej miejscowości, no bo się tak nazywa, Łabędziów, Łabecanki. No więc wielkie słowa uznania, wielkie słowa podziękowania, no i również chciałem im życzyć, aby dalej wytrwały tej swojej pięknej działalności, ale również chciałem im życzyć takiego osobistego szczęścia, zdrowia, spełnienia wszystkich planów dla nich i dla ich rodzin, bo jednak rodziny też mogą być dumne, ale na swój sposób czasem odczuwają brak w domu tej osoby, która angażuje się w tę działalność społeczną. Jak podkreślali zaproszeni goście, Łabecanki zawsze są otwarte na współpracę. Od 2011 roku, kiedy zostałam sołtysem w Siła Będziu, często w organizacji różnych imprez integracyjnych społeczności wiejskiej mogłam liczyć na pomoc właśnie od strony Koła Gospodyń Wiejskich Łabecanki. Była to organizacja chociażby Dnia Kobiet, jasełek czy wigilii dla mieszkańców. Ciepłych słów pod adresem Łabecanek nie szczędzili również zaproszeni goście.
od długich lat, prawda, zawsze mam jakiś kontakt z tą miejscowością. Przede wszystkim poprzez pracowników, którzy u mnie pracowali i dalej pracują, nie? Także ucieszyłem się, będąc zaproszony, a życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, radości. No i tak jak powiedziałem na sali, to chciałbym dożyć 100 lat, prawda, co najmniej koła gospodyń wiejskich, a myślę, że te 30 lat na podwojenie zespołu folklorystycznego z 30 lat na 60, to na pewno obiecuję sobie, że tu przyjadę z powrotem. No przede wszystkim wytrwałości, determinacji, żeby cały czas szukały panie tego wspaniałego natchnienia, próbowały odkrywać na nowo tą naszą rzeczywistość, czasami szarą, i żeby nadawać jej kolorytu, takiego sensu, żeby szukały swojej działalności. Ja jestem prawie bezpośrednim w sąsiedztwie, więc mam okazję czasami uczestniczyć, słuchać prób, śpiewu, i panie wykonują naprawdę świetną, wspaniałą pracę. Ja się ogromnie cieszę, że tą kulturę ludową utrwalają i na pewno w jakiś skuteczny sposób również przekazują następnym pokoleniom. I tego panią życzę, żeby przede wszystkim znalazły osoby z młodszego pokolenia, które będą w stanie przejąć tą wspaniałą tradycję i kulturę ludową, która jest tak bardzo charakterystyczna, potrzebna i piękna w naszym regionie. Tego dnia zespół folklorystyczny Łabecanki dosłownie utonął w morzu kwiatów i prezentów od licznie zgromadzonych gości, a kolejka z życzeniami nie miała końca. Po niekończących się gratulacjach, odśpiewaniu chórem tradycyjnego 100 lat i symbolicznym toaście Łabecanki staropolskim zwyczajem, zaprosiły gości do biesiadnego stołu, gdzie można było spróbować tradycyjnych potraw ludowych, przygotowanych osobiście przez panie. Goście chętnie wpisywali się także do księgi pamiątkowej, a wydarzenie brawurowo poprowadził Lucjan Pietrzczyk. We'll be right back.